W poszukiwaniu kronikarskich wzmianek o Lachach uderza częste używanie tej nazwy w kronikach ruskich, a zupełne o niej milczenie w kronikarstwie niemieckim, mającym przecież zwyczajnie najdokładniejsze i najobfitsze wiadomości o stanie Polski pierwotnej. Pochodzi to z tej przyczyny, iż Niemcy wieku VIII i następnych, jako obcy, a nawet wręcz przeciwni obyczajom normańskim, nie znali miejscowego znaczenia wyrazu Lach i nie przypominali sobie przeto Lachów w Polakach. Wareksy zaś Rusini, jako ziomkowie i współtowarzysze Lachów północnych, doskonale rozumieli tę nazwę i jako ze swego własnego języka wziętą, najchętniej dawali ją Polakom. W ruskim tedy Nestorze i kilku z XIII i XIV wieku kronikach polskich natrącają się najcharakterystyczniejsze wzmianki o Lachach polskich, dające nam przekonanie, że 1. Lachy nie są Słowianami. Mówi wprawdzie Nestor u wstępu, że jedni Słowianie przezwali się Lachami, drudzy inaczej, lecz z tego nie wypływa bynajmniej słowiańska rodowość Lachów. Jak bowiem Słowianie wschodni od Warego Rusów przezwali się później Rusią, tak i Słowianie polscy mogli przezwanie swoje wziąć podobnież od ludu niesłowiańskiego. Jakoż w wyliczeniu narodów pokolenia Jafetowego odosobnia Nestor wyraźnie Słowian od Lachów, umieszczając jednych i drugich w wcale odległych od siebie miejscach, mianowicie Lachów w sąsiedztwie Litwy i Prusów. Najwydatniej atoli objawia się to rozstrzygnięcie w dalszym ustępie Nestora, gdzie powiedziano: Polanie pochodzili od Słowian, a Wiatyczanie i Radymicze pochodzili od Lachów. Niesłowiańska zaś rodowość Lachów Nestora jest pierwszym warunkiem ich tożsamości z Lachami północnymi. 2. Lachy przybywają od morza. Uczy nas tego owa pamiętna wzmianka Nestora. Lachowie i Prusacy siedzą nad Morzem Warekskiem, to jest Bałtyckiem. Dopieroż od tych brzegów bałtyckich rozpostarła się nazwa Lachów na całą Polskę późniejszą. Siedząc zaś pierwotnie u brzegów morskich, siedzieli Lachowie nadwiślańscy tym samym w stronach tzw. Pomorza przy ujściach Wisły i Odry. A o pierwotnych Pomorzanach czytamy jeszcze u Długosza, iż byli właśnie zlewkiem różnych narodów niesłowiańskich, w szczególności północnych, skandynawskich. Vandalis, Gotis, Longobardis, Rugis et Gepidis, quos vocantali quicimbros, quos hodie vocamus pomeranos. Równie więc ta zmianka Długoszowa, jako też wyznaczona Lachom przez Nestora, siedziba u wybrzeży bałtyckich, pociągająca za sobą wniosek, iż ci nadbrzeżanie przybyli niegdyś od strony morza, to jest od Skandynawii, są dalszymi wskazówkami powinowactwa Lachów polskich i skandynawskich. Polski kronikarz Bogufał pisze o Lachach. Lechici nie miewali żadnego króla ani książęcia, jako bracia i od jednego ojca ród swój wiodący. Lechiti qui nullum regensi principem inter se. Tamquam fratres setap uno patre ortum abens, abere consueverant. A nieco dalej powtarza taż sama kronika. Gracchus od swoich braci Lechitów. Gracchus inter suos fratres Lechitas. Można by daleko więcej orzeczeń podobnych przytoczyć z kronik polskich. Słyszeliśmy zaś poprzednio o Lachach skandynawskich, iż byli braćmi, towarzyszami, przyjaciółmi do zgonu, równymi i wspólnymi sobie we wszystkim. Prawie też Bogufała słowami opowiada o Normanach francuski kronikarz Dudo. Gdy pierwsze czółna normańskie przybijały do lądu francuskiego, zapytali Francuzi gości nadpływających: jak się nazywa pan wasz? Na co Normani: nie ma żadnego nazwiska, gdyż nie mamy pana żadnego i jesteśmy sobie równymi. 4. Polak po węgiersku nazywa się Langel lub Lengel.
po odtrąceniu zwyczajnej końcówki L jest to tylko znaną nosową modulacją naszego lach. W starożytnej słowiańszczyźnie podobnież lęch. U pisarzów łacińskich lingo lingones. Z przechowanego zaś w Polsce urywku starodawnej kroniki dowiadujemy się o tym wyrazie, iż znaczył tyle co wojsko zaciężne, rycerstwo wojownicy najwaleczniejsi. Poloni in liguario angarico dicuntur langel, idest milites stipendiari militares pugnatores optimi. Z którym to objaśnieniem naszego imienia lachów porównujemy podaną w poprzedniej części charakterystykę lachów północnych. A obaczymy zupełną tożsamość rzeczy, będąc w jednym razie towarzyszami dobrowolnie związanej spółki pod własnym wodzem obranym. Bywali lachowie normańscy często towarzyszami znamienitych mocarzów, czyli ich rycerstwem zaciężnym, stipendiari, albo ze względu na zupełną dobrowolność swej służby rycerstwem sprzymierzeńczym, foederati, to jest właśnie lachami, soci. Przypomnijmy sobie mianowicie wojsko, czyli Wielkie Towarzystwo Rycerskie Króla Kanuta, będące również takim rycerstwem zaciężnym, stipendiari, o jakim prawie przytoczony wyżej urywek kronikarski i mające nawet w językach łacińskim i narodowym też same nazwy, jakie znajdują się w tym urywku. Nazywając się bowiem w własnym języku i statucie lachmen, czyli sprosta lachami, mają rycerze Kanutowi w Saksonie Grammatyku zastosowane do siebie wyrazy militares, stipendia, stipendiari, a lęch albo lach, militares, stipendiari. Są to właśnie wyrazy owego urywku o Polakach. 5. Kadłubek na stronie 615 mówi: Leszko znaczy tyle co chytry. Leszko idest astutus. Ponieważ zaś Leszko jest tylko zdrobnieniem imienia Lech, więc i Lech, Lachy, musiało u kadłubka znaczyć tożsamo. Jakoż najdawniejsi przerabiacze jego kroniki z wieku XIV prawią wyraźnie: Polacy dlatego nazwani są lachami, ponieważ wojują raczej podstępem i chytrością niż siłą. Lechi autem dicti fuerent Poloni, equot magis deceptionibus et calidate in bellis utebantur quam viribus. Takie objaśnienie nazwy lechów lub lachów było dotąd niezrozumiałe, a imię Leszko lub Leszek brano za jedno z zepsutem lestko i tłumaczono te obie formy starosłowiańskim wyrazem lest, chytrość, albo germańskim listig. Tymczasem Lechi i Leszko w znaczeniu chytrzy, chytry, astutus pochodzą od wyrazu skandynawskiego laega, laga, to jest lecha lub lacha. Tyle co podstęp, chytrość, zasadzka. Stąd ludzie stawiący komuś zasadzki nazywają się w starożytnych prawach germańskich lachinones, insidiarum structores. Jest to więc nowo po szlaku północnej ojczyzny lachów, a zgadza się wybornie z licznymi świadectwami kronik o Skandynawcach. Był to naród najpodstępniejszy, gens astutissima, znany z tego we wszystkich krajach, to już właśnie podstępnością zwycięski najpowszechniej. Mając tyle różnostronnych odnieść triumfów i odnieść je niestosownie szczupłemi siły, nadrabiali Normani nadzwyczajnie zmyślną i częstą sztuką fortelów. Prawie każda wyprawa normańska odznaczała się pewnym dowcipnym, a szczęśliwym podstępem. Jak na przykład pokrajanej w pasy skóry wołowej, zmyślonego zgonu i pogrzebu dowódcy, rozsianych po ziemi goździ, osłonionych gałęźmi czułen, pochwyconego spod stóp nieprzyjacielskich prochu,
podwierconych skrycie okrętów, poustawianych w szeregi trupów, roznoszących pożogę wróblów, pokrytych murawą lochów itd., itd. Jeden i ten sam fortel powtarzali Normani z dziwną zuchwałością po kilka razy, w odległych od siebie krajach i porach. Ów postęp zmyślonej śmierci obaczymy wkrótce w trzech różnych wypadkach powtórzonym. Owa sztuczka z wróblami ponawiała się tak często w domowych wojnach normaństwa, że musiano osobnem zastrzegać prawem, aby w żadnym oblężonym mieście nie znachodziły się wróble. W opisach dawnego trybu wojowania Normanów nie obejdzie się nigdy bez osobnych rozdziałów o ich fortelności wojennej. Zestawmyż teraz owo objaśnienie nazwy Lechi i Leszko z skandynawskim wyrazem Lacha i Lecha. Podstępność tudzież z tym podstępnym charakterem wojen normańskich, a nie będziemy mogli nie dojrzeć normańskiego znamienia w Lachach nad Wisłą. 6. Przypomnijmy wreszcie tylokrotnie roztrząsaną tradycję Bogufała o trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie. Powtarzając się u Długosza i wszystkich kronikarzów, znachodzi ona jeszcze pewne uboczne potwierdzenie w innym ustępie długoszowym, donoszącym o chlubieniu się Rusi pochodzeniem także ze szczepu Lecha. Ruteni in analibus, suis de stirpe principis Lech, si esse gloriantur. Przez dłuższe czasy nie wiedzieli sami Rusini, kto był i skąd przyszedł ich Rus. Dzisiejsze uznanie go Normanem wskazuje tuż samą ojczyznę jego bratu Lechowi. Co tem pewniejszą zdaje się rzeczą, ile że same nazwy Lach i Warek znaczą w gruncie tożsamo. W wyrazie Lach znaleźliśmy znaczenie towarzysza, a miano Warek uznano powszechnie skandynawskim wyrazem Wering, tyle co sprzymierzeniec, towarzysz, od północnego słowa wer, war, układ, sojusz, przymierze. Różnią się obie nazwy tylko pewnym, wielce pamiętnym dla nas odstępem czasu. O słowie warek upewnia najnowszy badacz rzeczy normańskich, że jest nie bardzo dawnego pochodzenia i nie sięga zapewne nad wiek IX. Słowo zaś lach, nadzwyczajnie rozgałęzione w języku skandynawskim, należy do najstarożytniejszych jego pierwiastków i znajdując się na najdawniejszych pomnikach starożytności północnej, nosi cechę daleko starszą. I z tej więc strony okazuje się polski Lech bratem i to starszym Warega Rusa. 7. Oprócz braterstwa między Lechem a Rusem zdarza się jeszcze inna poszlaka ich wspólnego wyjścia z północy. Migracje takie miały być następstwem przeludnienia i kierowały się wypadkiem losowania, a też same rysy podań normańskich powtarzają się także w tradycji o naszych praojcach Lechu i Czechu. Porównajmy w tej mierze dosłowne brzmienie dwóch różnych kronik, jednej zachodniej o Normanach, drugiej słowiańskiej o Lechu i jego braciach. Czytamy tedy w starodawnej legendzie frankskiej. Quoniam Danorum telus insufficiens est, moris est apud illos. Ut per singula lustra, multitudo non minima. Dictante sortis eventu, a terra sua exulet, et in aliens teris mansionem sibi quoquo modo ad propria non reversura vindicet. Więcej o tym samym powyżej strona 29-30. Starodawny zaś ułamek przechowanej w Polsce kroniki czeskiej pisze o naszych braciach. Slavorum principes plures erant, qui propter angustam et strictam, habitationis penuriam sortem inter se elegerunt,
quis eorum, ex partia hoces tex antiqua Croatia residere deberet, sorsque ipsa venit super bohemum, seu Czech lech polonum et rus rutenum. Przypomnijmy na koniec, iż tacy przymusowi wychodźcy zwali się na północy utlachami, czyli przez skrócenie znowuż lachami. Nim przeto dalszy ciąg pracy dostarczy nam obficie szczegółów utwierdzających, widzimy już z samego zestawienia znamion ogólnych, iż nasi starożytni lachowie, będąc 1. nie Słowianami, 2. przybyszami od morza, 3. braćmi na wzór ślubnych lachów północnych, 4. rycerstwem sprzymierzeńczem na kształt lachmanów króla Kanuta, 5. fortelnikami trybem lachinonów normańskich, 6. wywołańcami zwyczajem utlachów skandynawskich, 7. braćmi istotnych Normanów, Rusów, są podobnież przybyszami z północy. Nawet trzeci brat Lecha i Rusa, Czech, okazuje takież rysy normańskie. W części poprzedniej obeznaliśmy się z skandynawskim i starogermańskim wyrazem skoek, schach, z słowiańska Czech, tyle co wygnany z kraju morderca, czyli banita. Dalimilowe zaś podanie o Czechu opowiada. W serbskim kraju jest ziemia, która zwie się Chorwacja. W tej ziemi był pewien lech, to jest właśnie towarzysz, mąż, który nazywał się Czech. Ten się dopuścił morderstwa i był za to wygnany z kraju. I tak dalej. Uderzająca zgodność tego podania z skandynawską nazwą wygnańca utwierdza się jeszcze bardziej uwagą szafarzyka w starożytnościach. Iż miano ludowe Czech pisze się w źródłach starosłowiańskich Czech albo Czach. W skandynawskim zaś wyrazie skoek, jako też starogermańskim schach, schech, odzywa się zarówno A i E. I będzie w odpowiednim wyrazie słowiańskim brzmiało podobnież Czech albo Czach. Miejscem wyjścia Lecha i Czecha mieni tradycja Chorwację, czyli Kroację i Serbię. Rozumie się starożytną, to jest wielką, czyli białą, przed Karpatami ku Morzu Bałtyckiemu leżącą. Ów powyższy urywek wydanej przez Kownackiego Kroniki Czeskiej mówi bardzo znacząco. Ex antiqua Croatia, z której dopiero w przeciągu wieku VII przez wyjście ludności słowiańskiej z nad Bałtyku za Dunaj Południowy powstała Kroacja i Serbia Południowa, o czym zapomniawszy w czasach późniejszych pomieszali kronikarze tradycyjną Kroację północną z dzisiejszą południową i sprowadzili Lecha z południa. Wzmianka o wychodztwie Słowian z północy ku południowi prowadzi nas do oznaczenia epoki przybycia Lachów ze Skandynawii do Polski. Epoka przyjścia. Około połowy VI wieku skreślona została przez Jornanda pierwsza dokładniejsza wiadomość o Słowianach i ich siedzibach na północy od gór karpackich. Według tej wiadomości widzimy na przestrzeni między Karpatami a Bałtykiem około roku 550, co następuje. W stronie południowej, wzdłuż Karpat, na niezmiernych obszarach błotnych, siedzi ludny naród Winidów, czyli Słowian, mający bagna za twierdzę. W stronie północnej, wzdłuż wybrzeży bałtyckich, mianowicie między ramionami uchodzącej do Morza Wisły, siedzą Widywarowie, mieszanina różnych narodów. Widivari ex diversis nationibus aggregati. Nie potrzebujemy dodawać, iż Widivari są narodem germańskim. Zgadzają się na to wszyscy dziejopisowie. Końcówka var, tyle co mąż, wspólna nazwą. Hadvari, Ribvari, czyli Ripuari, Kentvari,
jest znamieniem czysto germańskim, gockiem. Takąż samą cechę normańską nosi orzeczenie mieszanina różnych narodów. Według opisów w części pierwszej podanych jest to właśnie wielkie towarzystwo normańskie złożone z najrozmaitszych narodów, będące raczej tłumem różnorodnych ochotników wojennych niż osobnym narodem. Osiedlone w tej samej bramie wiślnej, przez którą według innych wiadomości Jornanda ciągnęły dawniej różne inne narody z północy na południe. Już więc około roku 550 są wybrzeża pomorskie w ręku najeźdźczych Skandynawców, a w niedługim czasie biorą oni jeszcze bardziej górę w tych stronach. Za panowania cesarza Herakliusza, to jest między rokiem 610 a 641, donosi Konstantyn Porfyrogenita. Nastąpiło przesiedlenie się dzisiejszych Kroatów i Serbów z swojej praojczyzny za Karpatami, to jest z nadbałtyckiej Chorwacji i Serbii Białej, w stronę południowego Dunaju. Część tych wychodźców osiadła według wyraźnej wzmianki Porfirogenity w ziemiach Panonii. Nie przytacza wprawdzie Konstantyn przyczyny tego wychodźstwa, lecz mając jaką taką znajomość wypadków historycznych, można się jej łatwo domyśleć. Była nią coraz większa przewaga owych tłumów północnych na Pomorzu. Wpadając w coraz większej liczbie ze Skandynawii, wdzierając się coraz głębiej w Słowiańszczyznę podkarpacką, zmusiły one bitniejszą część Słowian do ustąpienia z zagrożonej ojczyzny i szukania nowych siedlisk gdzie indziej. Oprócz domysłu mamy na to ważne świadectwo kronikarskie. Opowiada Bogufał strona 20, iż Węgry dzisiejsze, czyli owa porfyrogenitowa Panonia, mają także ludność słowiańską. Angari qui et ipsi slavi sunt, ne sue genti slavonike. I że ci Słowianie mieszkali pierwotnie w pobliżu Odry Dolnej, nad rzeczką Wkrą, czyli Ukrą, w okolicy Przemysława, dziś Prenzlau. W dokumentach średniowiecznych powszechnie Premzla lub Premislawia, skąd zostali wygnani od najeźdźców normańskich napływających tłumnie ze Skandyi i Gotaryku, to jest z południowej Szwecji i Wysp Bałtyckich, czasem nawet Półwyspy Duńskiej. Qui postquam Goti, a de populandas nations de insulis, quae scansae et Gotaric appellantur, exisent et ipsos ineorum habitationibus molestasen ac nimrum perturbasent. Congregati cum uxoribus et parvulis proposuerunt, ent terram pananiorum reducere. Dostali się ci wychodźcy słowiańscy na koniec nad Adriatyk. To jest w te właśnie strony, niegdyś węgierskie, gdzie osiedli porfyrogenitowi wychodźcy z zakarpackiej Białochrobacyi i Białoserbii. Że migracja tych porfyrogenitowych Słowian z Zakarpat, a wędrówka bogufałowych Słowian z naddolnej Odry, do tegoż samego odnoszą się wypadku, nabywa jeszcze stąd utwierdzenia, iż okolice nadbałtyckie, z których Bogufał wyprowadza swoich Słowian węgierskich, nazywały się także do późna Serbią. Na przykład kronika czeska Kownackiego 94. Sorabi sunt slavi prope Odra. Kontynest o kniaziach serbskich z Kaszub. Maciejowski dzieje 47. Ogólna zaś nazwa Serbii według znanych słów Dalimila. W serbskim narodzie jest ziemia, która zwie się Chorwacja. Zamykała sama przez się nazwę Chorwacji. Zaczem, tak co do samego imienia, jak i co do reszty okoliczności, okazują się porfyrogenitowi Białochrobaci i Białoserbii, a Bogufałowi wychodźcy z ziem serbskich i chorwackich
jedną i tąż samą falą ludności. Porównać z tym tradycją dzisiejszych Serbów południowych o Lachach polskich jako o najeźdźcach Słowian z Zakarpatami. Porównać dalej wiadomości kronik południowo-słowiańskich o pochodach gotów przez Polskę w wieku VI. Porównać wreszcie ustąpienie Longobardów w wieku VI z dzisiejszych Węgier ku Włochom, do czego zapewne spowodował ich nacisk nowych tłumów z północy. Takim sposobem wszystkie przytoczone tu podania kronik i okoliczności dziejowe wspierają się wzajemnie i wyświecają. Jornandes okazuje Normanów zagnieżdżonych już u wybrzeży, bo Gufał mówi o tłumniejszym napływie Normanów i wyparciu krajowców. Konstantyn podaje zbliżoną datę wychodźstwa. Kroniki słowiańskie i dzieje longobardzkie przyświadczają dalszymi szczegółami, a ze wszystkich świadectw przebija jedna i taż sama epoka, to jest mniej więcej druga połowa wieku VI, zgadzająca się osobliwszym sposobem z datą tradycji o przyjściu Lecha. Dokładniej nie da się też data wytknąć dlatego, ponieważ przyjście Lachów nie nastąpiło od razu, lecz na podobieństwo wszystkich wypraw normańskich działo się długo, stopniowo, napływaniem coraz liczniejszych tłumów, aż wreszcie cała ziemia znalazła się w ręku zdobywców. Taż sama uwaga służy do wyjaśnienia w pewnej mierze pytania, z której to strony obszaru skandynawskiego przybyli głównie Lachowie. 3. Skąd głównie przyszli? W żywocie świętego Ansgara zapisany jest szczegół malujący wybornie naturę wypraw północnych. Duńczyki dobijali się od dawna o panowanie Kurlandii, lecz zostali w końcu odparci. Wówczas wyprawili się tam z wielką potęgą Szwedzi, aby dokazać, czego nie zdołali Danowie. Panował między pojedynczymi ludami Skandynawii pewien rodzaj współzawodnictwa w dobijaniu się o cudze brzegi, skąd pochodziło, iż nieraz wielu różnych ludów drużyny, bądź to w jedną spółką towarzyską złączone, bądź to w kilku różnych miejscach tej samej ziemi walcząc, starały się podbić kraj najechany. Taż sama więc mieszanina narodów, którąśmy widzieli już w pierwotnym składzie towarzystw skandynawskich, występuje zawsze na widok, ilekroć wejdziemy w bliższe szczegóły któregokolwiek z większych podbojów normańskich. W takiej też mieszaninie różnych narodów wdzierali się ujściami Wisły i Odry, nasi towarzysze północni, nasi Lachowie, w głąb przedkarpackich krain słowiańskich, poprzyjemniejsze niż na północy siedliska, po haracz, po niewolników. Byli pomiędzy nimi w różnych czasach i miejscach południowo-szwedzcy gotowie, Sasi, Danowie, jacyś wreszcie Sarmaci. O gotach słyszeliśmy w owym ustępie Bogufała, sprowadzającym ich ujściem Odry nad rzeką w Kreł. Tenże sam Bogufał donosi o podobnym przyjściu Saksonów, rozumiąc pod nimi według wszelkiego prawdopodobieństwa nie późniejszych Sasów niemieckich, lecz starodawnych normańskich, towarzyszy Anglów i Jutów w opanowaniu Brytanii, o których różnicy od późniejszych Teutonów saskich doczytasz się w dziejach angielskich. Opowiada tedy Bogufał: Saxons teraz sua strictissimas etrura suaven nationis, reliquintes ad amplum solum slavorum, se transferentes sedes sibi posederun in eisden. Staje się wiadomość niniejsza wcale wiarygodną, gdy przypomnimy sobie podania dwóch innych kronikarzy o wyprawach Sasów w stronę wschodnio-bałtyckie. Pierwszym z nich jest nasz Galus, donoszący o przyjściu staropogańskich Sasów w czasach przedpiastowskich do Prus. Drugim saski kronikarz Werner, ceniony jako podawca wielu ciekawych wiadomości.
nieobeznany z naszym Galusem, a piszący między innymi opowiadają, iż niektórzy z starodawnych Saksonów pogańskich uszli w strony sarmackie i po dziś dzień nazywają się Żmudzią. Same i te, trwając w swojej zatwardziałości i ustawicznie z chrześcijanami wojując. Można tu przydać trzecią kronikę Orderyka Witala, świadczącą o szerokim rozpostarciu się bałwochwalstwa i obrzędów saskich u Słowian nadbałtyckich. Szerzył się więc starożytny saksonizm od dawien dawna w słowiańszczyźnie między Odrą a Wisłą. W największej atoli liczbie przybywały drużyny Lachów od brzegów duńskich. Zniewala do tego twierdzenia kilka okoliczności stanowczych. 1. Wiadomo z źródeł północnych, iż okolice przy ujściu Wisły i dalej na wschód leżące miały niegdyś nazwę Reidgotii, przypominającą się mianowicie w sławnej pieśni podróżnika anglosaskiego, gdzie mowa o Hredgotach nad Wisłą. Reidgotia zaś jest tylko odmienną nazwą Danów i Danii, mianowanej często w pismach skandynawskich Reidgotią, z czym zgadza się jeszcze postrzeżenie następujące. Niezrozumiałe badaczom germańskim słowo Reidgotia złożone jest z nazwy Gotów, używanej wielokrotnie o Danach, i przymiotnika Celer, Velox, szybki lub rączy, w północnych narzeczach Reid albo Hred. Był to ulubiony przydomek ludzi szlachetnych i walecznych i towarzyszył bardzo często imionom własnym książąt i ludów, jak na przykład Rorik Szybki, Finlej Szybki, Król Szybkich Westgotów i tak dalej. Najczęściej jednakże służyło to miano Duńczykom, nazywanym w źródłach germańskich Hredmen, a w łacińskich Veloces, ex velocibus Danis albo Velocissimi Danorum i tym podobne. Skąd podwójne świadectwo, iż pod Reidgotią, czyli krajem Hredgotów, przy ujściach Wisły rozumie się niejako druga Dania, czyli kraj szybkich Danów. 2. Kronikarze polscy oznajmiają raz po raz, iż Lechici nazywali się inaczej Wandalitami, iż praojcem Polaków był Wandal, Vandalus Pater Polonorum i tym podobne. Wandalici zaś i Vandalus są to nazwy mieszkańców północnej Danii, o których czytamy w starożytnych opisach tego kraju, iż byli właśnie najbitniejszym i najzuchwalszym narodkiem duńskim i słynęli jako zdobywcy wschodnich krain bałtyckich. Owszem, wszyscy Danowie miewali od tego ludu niekiedy nazwę Wandalów, jak to mianowicie zdarza się w kronikach frankskich, gdzie niejednokrotnie czytamy Danorum seu Vandalorum. Można przeto słusznie zawiązać, iż zastosowana do Lachów nazwa Wandalów nie ściąga się do starożytnych Wandalów wieku III i IV, lecz do mieszkańców północnej Danii w wiekach VI i VII, kiedy to Danowie podejmowali właśnie wyprawę do brzegów frankskich i kiedy największa część dążących nad Wisłą towarzyszów, czyli Lachów normańskich, składała się zapewne z północno-duńskich Wendów, Wendlów albo Wandalów. 3. Najstarsze miasto polskie nad morzem. Klucz do największej z bałtyckich rzek, Gdańsk starożytny, był zabytkiem imienia i panowania duńskiego. Nazywał się on właściwie Dańsk, Dańsko, a głoskę G przybrał jedynie ulubionym zwyczajem duńskim, nieobcym także mowie słowiańskiej, przeistaczającym na przykład wyrazy nuper w gnuper, rot w grot
Noeste w gnoest, gniazdo, ma ekren w gmerać, na ekren w gnarować i tym podobne. 4. W ramionach uchodzącej do morza Wisły, to jest właśnie na gruncie miasta Gdańska, Sadowi Jornandes ową z różnych narodów nagromadzoną rzeszę, czyli lud Vidivari, co w języku normańskim znaczy najprawdopodobniej biali ludzie. Vuit, Vid albo Vid, Vida. Biały Albus Ivar. Mąż albo człowiek. A wiadomo z dziejów normańskich, iż białymi ludźmi, białymi gośćmi nazywano niekiedy Danów. Zatem Vidivari i założyciele Gdańska byliby właściwie jednym i tym samym narodem, Duńczykami, przeważającymi liczbą w mieszaninie różnych ludów północnych. 5. Już w X wieku, to jest u samej kolebki Królestwa Piastów, poczytywali się Duńczykowie i Polacy za sprzymierzeńców od niepamiętnych czasów. A kiedy w tej porze pierwszy z dokładniej znanych królów polskich, Mieczysław, czyli Burisław, zawiązał stosunki pokrewieństwa z królewskim domem Danii, mowa jest o zachowaniu starożytnych sojuszów między obu dwoma narody. Servatis antiquis utriusque regni foederibus. Do czego zaś tak wyraźne mierzą wskazówki? To z samych względów geograficznych okazuje się nieodzownym. Jeśli bowiem Danowie w wiekach IX i dawniejszych zdołali owładnąć z jednej strony wybrzeża nadodrzańskie, a z drugiej odleglejszą jeszcze Estonię, jeśli w opisie podróży Wulfstanowej całe Pomorze ku Wiśle nazywa się krajem duńskim, a odległa Estonia przez długie wieki zostawała pod panowaniem Duńczyków, wtedy niełatwo przypuścić, aby środkujący kraj nadwiślański nie stał się od dawna ich celem i zdobyczą. Oprócz Danów, Sasów i Gotów władali jeszcze w ziemi nadwiślańskiej jacyś Sarmaci. Był to także naród albo zlewek wielu narodków skandynawskich. Ile że w najstarożytniejszych głosach niemieckich powiedziano wyraźnie: Sarmaci tyle co Normanowie. Nordman Sarmata. Brzmi ta nazwa w ustępie króla Alfreda kilkokrotnie, Sarmande, i znaczyła prawdopodobnie tożsamo co Reid Gotia, to jest gminę albo spółkę mężów szybkich, walecznych, gdyż Sar jest w narzeczach starogermańskich, znowuż tyle co szybki velox, a mende, powtarzające się w wyrazach jak almende, czasem Normende zamiast Normannie i tym podobne, miało znaczenie gminy spółki, Giemende. Przez zwyczajny zaś narów kronikarzy łacińskich, lubiących wyrazom nowoczesnym nadawać formy klasyczne, mieszających Danów z greckimi Danami, Turków z Teukrami, ujścia Dźwiny z Helespontem, Julin z Juliuszem Cezarem i tym podobne, otrzymała normańska nazwa Sarmende starożytne brzmienie Sarmate. Lubo między nowoczesną Sarmandią a Ptolomeuszową Sarmacją nie masz zapewne najmniejszego powinowactwa. Nie brakło wreszcie wielu innych żywiołów i odłamków ludowych, zasiewających cały obszar opanowanej ziemi słowiańskiej nieskończoną rozmaitością nazw, ludów, narzeczy i zwyczajów. Nad wszystkie jednak nazwy pomniejsze wzięło przewagę pewne miano zaszczytne, głośne od dawna po całym świecie, właściwe poniekąd wszystkim ludom normańskim, przesławne miano Gotów. Przybierając w mowie potocznej brzmienie Goetar, Getowie, służyło ono właściwie mieszkańcom południowej Szwecji i pobliskiej wyspy Gotlandii,
bywa w kronikach naszych nadawane zwykle Prusom i Żmudzi, niewątpliwym plemiennikom normańskim. I odnosiło się bardzo często do Danów, Jutów, Giutów, Geatów lub sprosta Gotów, a najnowsi badacze dziejów normańskich prawią szeroko o pierwiastkowej epoce gotskiej, współczesnej właśnie przyjściu Lachów nad Wisłę. Kiedy to jedna powszechna oświata i nazwa gocka łączyła wszystkie ludy północne – Szwedów, Danów, Norwegów. Zetąd to przypominając sobie niekiedy normański początek swojego państwa. Przyznawali się Polacy do nazwy Gotów. Noszą ją w sławnym napisie na nagrobku Bolesława Chrobrego. Regnum Gotorum Seu Polonorum. I lubowali do późnych czasów podobnież normańskiej nazwie Sarmatów, nie mającej nic wspólnego z jaszczurczymi oczami Sauromatów. W takiej zaś mieszaninie tysiąca nazw poszczególnych musiała w końcu wygórować jedna nazwa ogólna, charakteryzująca wszystkie ludy pomniejsze, odnosząca się raczej do ich wspólnego zatrudnienia i trybu życia, niż do pewnej narodowości szczególnej. Była to nazwa Lachów, braci i towarzyszów, równie ogólna jak nazwa Nordman lub Varung, starsza od nich obu dwóch, rozszerzona po całej przestrzeni między Wisłą a Elbą, to jest po naszej Lechii pierwotnej.